Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Dziś jest poniedziałek 16 tygodnia zwykłego. Czytamy fragment ewangelii według świętego Mateusza z 12 rozdziału, wierszy od 38 do 42. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od ciebie. Lecz on im odpowiedział: Plemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je. Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Oto dzisiejsza Ewangelia. Jezus powołuje się w dzisiejszej Ewangelii na proroka Jonasza. To jest bardzo ciekawy prorok i bardzo ciekawa jego jest historia. W tej historii, co jest najważniejsze, że Jonasz, jego dzieje stały się znakiem niepojętej, niezwykłej determinacji Boga. Boga zdeterminowanego na to, żeby uratować Niniwę. Niniwę, która przeciwko niemu się zbuntowała, która w ogóle się z nim nie liczyła. Tu kontekst trzeba jeszcze pamiętać, jest taki, że niniwa w tej księdze Jonasza, księdze proroka Jonasza, to jest jakby taki symboliczny wróg Izraela w ogóle. I teraz Pan Bóg okazuje olbrzymią troskę o stolicę w ogóle wrogów Izraela, tak? Pan mógł widzi, że oni krocząc swoją drogą, kroczą ku zagładzie I teraz robi z wielką determinacją wszystko, żeby ten prorok Jonasz do nich dotarł, żeby wygłosił im orędzie, przestrogę, orędzie nawrócenia, żeby ich uratować. Prawda? I, I mimo tego, że Jonasz tego nie chce, nie chce tam iść, I jak pod koniec tej księgi właśnie sam przyznaje. Że świadomie nie chciał tam iść, bo wiedział o co Bogu chodzi: że Bogu chodzi o uratowanie ich. Nie? To Pan Bóg tak układa jego losy, tak nieprawdopodobnie układa jego losy, że wreszcie do tej Niniwy trafia i głosi orędzie, które Bóg wkłada w jego usta. I właśnie to, co jest takie ciekawe w losach Jonasza, to na co powołuje się Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to, że Jonasz. Wsiadł na statek, próbował uciec z statkiem. Pan Bóg zesał wielką burzę. Jonasz przyznał się marynarzom, że ta burza to jest z jego powodu, że muszą pozbyć się go ze statku, wyrzucić go do morza. To wtedy burza się uspokoi. Oni to rzeczywiście czynią. I wtedy Jonasza połyka wielka ryba. Tak. I, I Jonasz trzy dni, trzy noce przebywa we wnętrznościach tej ryby. Po czym ryba go za przeproszeniem wypluwa na brzeg morski. Wtedy Jonasz się poddaje. Idzie do tej niniwy. Idzie właśnie taki wypluty przez tą rybę. Nie? I teraz, co jest znakiem? No Znakiem jest właśnie to coś nieprawdopodobnego, prawda, że Jonasz powinien był zginąć, nie? Po powinien nie przetrwać tego. Nie? A jednak Pan Bóg zrobił coś niezwykłego, coś tak nieprawdopodobnego z tą rybą, z Jonaszem, tylko po to, żeby dotrzeć ze swoim orędziem do niniwitów. niniwitów, którzy żyją w ogóle nie licząc się z Bogiem. Prawda? I to zderzenie dla, dla nieniewitów, to zderzenie prawda? ich w ogóle obojętności na Boga, ich jakieś tam pogaństwa, ich stylu życia, prawda? ich wewnętrznego nastawienia wobec Boga, takiego zupełnie nie liczącego się, zupełnie obojętnego wobec Boga i tego niepojętego zaangażowania Boga, które się przejawia właśnie w tych dziwnych losach Jonasza. No, doprowadza do tego, że oni wstrząśnięci rzeczywiście podejmują się dzieła nawrócenia, rzeczywiście wracają do Boga, do tego Boga, który okazał im tak wielką troskę i tak wielką determinację. Jezus się powołuje właśnie na to, że Jonasz był znakiem Ninivy, dla Ninivy jego dzieje były znakiem na Niniwy. mówi, znakiem, jedynym znakiem, jaki będzie dany, to jestem, mówi Jezus, ja, ja i moje losy. Nie? I właśnie w Jezusie widzimy coś jeszcze więcej niż u Jonasza. To już nie jest jakiś prorok, jakiś człowiek. I tu już nie chodzi o to, że ryba go połknęła, prawda, i wypluła na brzeg. To jest sam Bóg. Sam Bóg przychodzi w Jezusie. My go krzyżujemy. On przebywa we wnętrzu ziemi. Jezus właśnie mówi w sercu ziemi. Nie? Przebywa trzy dni, trzy noce we wnętrzu, w sercu ziemi. Prawda i wstaje z martwych i wraca do nas, by wciąż nam głosić o nawrócenia. Tak dogłębnie jest zatroskany o nas, o tych, którzy go ukrzyżowali swoimi grzechami. I właśnie no, trzeba jakoś to gdzieś w sobie przeżyć, prawda, choćby przy sakramencie pokuty, albo wtedy, kiedy się przygotowuje do sakramentu pokuty, albo na początku mszy, wtedy, kiedy czyje, czynie akt pokuty, że to ja jestem grzesznikiem. I to moje grzechy sprawiły, że Bóg stał się człowiekiem i jako człowiek zginął śmiercią krzyżową i przebywał trzy dni w wewnętrznościach Ziemi, w sercu Ziemi, prawda? I dźwignął się z martwych po to, żeby wrócić do mnie, żeby stanąć przede mną żywy i żeby mi pokazać... Że wciąż ze, mną nie, ze mnie nie zrezygnował, przeciwnie, że wciąż jest zatroskany o mnie, zatroskany o to, żebym dał się nawrócić, żebym dał się zawrócić z moich błędów, z mojej błędnej drogi, z mojego pomieszania, z mojego pomylenia. Mogę w nieskończoność zajmować się sobą, tak jaki ja jestem, a jaki nie jestem, jaki powinienem być, a jaki nie powinienem być. Mogę w nieskończoność zajmować się sobą. A mogę wreszcie zająć się Bogiem i zobaczyć, co Bóg robi właśnie dla takiego, jakim jestem. Mogę zająć się wreszcie Bogiem i zobaczyć, co w Chrystusie Bóg robi dla mnie takiego, właśnie, jakim jestem. I to jest, proszę Państwa, fundamentalne. Właśnie tu jest błąd, który my ciągle robimy w naszej religijności, że jak się temu głębiej przyjrzeć, to się często okazuje, że nasza religijność to jest nieustanne zajmowanie się sobą. Co ja zrobiłem, czego nie zrobiłem, jaki jestem, jaki nie jestem, jak się pomodliłem, jak się nie pomodliłem. Ciągle w centrum jestem ja. A gdzie jest Bóg? Gdzie jest żywy Bóg, który w Chrystusie przychodzi, staje się dla mnie darem, który w Chrystusie przychodzi, okazuje mi troskę. Gdzie jest w tym wszystkim żywy Bóg? Tak, mogę dostrzec, że jestem grzesznikiem. Mogę dostrzec, że nie jestem doskonały. Mogę dostrzec, że mam takie wady, prawda? Ale odpowiedź Boga na to wszystko przychodzi w Eucharystii. I właśnie dlatego, że taki jesteś, właśnie dlatego, że taki jesteś, ja, Bóg, doskonały Bóg, chcę być dla Ciebie darem. I teraz trzeba wreszcie to dostrzec, proszę Państwa, że sam Bóg jest darem dla mnie, staje się darem dla mnie. Ciągle mi tu stoi przed oczami taka historia Jakuba i Jezawa. Jakub i Jezaw, no to może coś tam kojarzycie, że Jakub podstępem, jakby podstępem przejął od Ezawa przywilej pierworództwa i błogosławieństwo, które się należało Ezawowi jako pierworodnemu. No, Ezaw wpadł w wielki gniew, a jak się zorientował, co się stało, i Jakub, wiedząc o tym gniewie Ezawa, o tym, że Ezaw będzie chciał się zemścić, uciekł. Nie? Wiele lat go nie było w domu, ale w końcu zdecydował się wrócić do Ezawa no i zrobił taką dość ciekawą rzecz, że kiedy już się zbliżał do miejsca zamieszkania swojego zagniewanego brata Ezawa, to co zrobił, posłał przed sobą swoje stada, swoje, swoje sługi, posłał wozy ze swoimi dobrami, ze swoim stanem posiadania, nie? wszystko czym dysponował, co miał, przed sobą wysłał w kierunku Ezawa. Potem jeszcze za tymi wozami, za tymi stadami, to jeszcze szły jego żony z dziećmi i dopiero na samym końcu szedł on. Nie? I Eza w tego doświadczył, że po kolei te wszystkie dobra Jakuba do niego trafiały, wreszcie trafiły do niego żony i dzieci Jakuba, i na końcu szedł Jakub. I kiedy właśnie doszło do tego momentu, że na końcu szedł Jakub, to Eza wpadł w ramiona swojego brata zapłakany, prawda? Bo on to odczytał, to co Jakub chciał mu pokazać: że jestem gotowy to wszystko oddać Tobie. I ja, myślę, ja widzę, że Pan Bóg z nami tak postępuje. Że daje nam cały świat, wysyła do nas codziennie, prawda? Słońce, powietrze, drzewa, trawę, rośliny, zwierzęta, wszystko, co nas otacza, wysyła do mnie moje siły, moje zdolności, moje umiejętności, moje możliwości, którymi dzisiaj dysponuję. I na końcu jeszcze kroczy on. I jeszcze jakby ci było mało, to dołożyć do samego siebie. To trochę tak jak po Grzechu z Batrzebą. Pan Bóg upominał Dawida przez proroka i też właśnie tak do niego przemawiał. Mówi, wziąłem cię z pastwisk, byłeś najmniejszy w domu swego ojca, byłeś nikim. I ja cię wziąłem z pastwisk, odszedł, wywindowałem cię na szczyt, uczyniłem cię królem Izraela, prawda? Położyłem pokotem przed tobą wszystkich twoich wrogów. Dałem ci zaszczyty, dałem ci pałace, dałem ci bogactwo. Dałem ci kobiety, dałem ci żony, dałem ci żony Twojego wroga. Gdyby ci było mało, tym ci dołożył jeszcze. To jest właśnie to, co mówi Bóg: dałem ci wszystko, dałem ci dzisiejszy dzień, dałem Ci życie, dałem ci ciało, duszę, ducha, dałem Ci rozum, wolną wolę, dałem ci serce, dałem ci oczy, dałem ci ręce, dałem ci zdolności, dałem ci umiejętności, dałem ci wszystko, czym dysponujesz, co posiadasz. A tobie mało, mało, więc dokładam ci samego siebie. A my dalej co? A my dalej narzekamy, dalej siedzimy z nosem na kwintę, dalej się udręczamy, dalej nam źle i w ogóle. I właśnie dlatego będzie nam źle aż na wieki, bo nawet sam Bóg to dla nas jest za mało. Bo nawet sam Bóg to dla nas jest za mało. A dlaczego? Bo zamiast zająć się Waszym Bogiem i tym, co Bóg dla mnie robi, i, i tym, że sam Bóg jest darem dla mnie, no to my się zajmujemy ciągle samymi sobą. Samymi sobą. Zobaczcie, że właśnie o to chodzi złemu duchowi od początku, żeby Adam i Ewa zajęli się sobą. Żeby każdy z nich zajęł się sobą. Nie? I tak Adam odkrywa na przykład, że jest nagi. Jak ja się zajmę sobą, tym jaki jestem, jaki nie jestem, zawsze dojdę do tego, że jestem nagi. A mogę się zająć tym, że mam Boga. Tak, może jestem prochem, dźgnięty z nicości, z prochu. Tym większa jest moja radość. Tym większa jest moja radość, że Bóg sięgnął właśnie po to ziarno prochu. I właśnie to ziarno prochu, którym jestem, właśnie takie niekształtne i bezradne, obdarował samym sobą. I właśnie to zderzenie, to zderzenie... Pomiędzy tym, jaki jestem, czy nie jestem, i, i tak dalej, nie? Jakie mam wady, słabości, prawda, co mnie udręcza na płaszczyźnie ludzkiej, a tym, że właśnie takiemu Bóg chce się odarować. Właśnie takiemu się darowuje na każdej Eucharystii. Właśnie to zderzenie powinno wywołać we mnie taki odruch, jak w ludziach Niniwy, zachwyt. Zachwyt nad Bogiem, który chce przyjść, jest do takiego stopnia zdeterminowany, żeby przyjść właśnie do mnie, że jest gotowy przejść przez trzydniowy pobyt w sercu ziemi, dźwignąć się z martwych i przyjść do mnie. I być ze mną. I dać mi szansę, żebym ja był z nim. No tylko haczyk jest z tym, że my jesteśmy ciągle zajęci czymś innym. Nie? Albo jeszcze nie mam tego, jeszcze nie mam tamtego, jeszcze Bóg dla mnie nie zrobił tego, jeszcze tamtego. A dał siebie, dał siebie i udowadnia nieustannie, że tego daru nigdy mnie nie pozbawił. Dał siebie całą swoją miłość. Ja myślę, że to jest największa mądrość. Dojść właśnie do tego odkrycia, do takiego zachwytu i właśnie do czegoś takiego, co mówiła Święta Teresa Zawila, nie? że Bóg sam wystarczy. Mam Boga i mi to wystarczy. Mam Boga, Stwórcę tego wszystkiego. Mam Boga, Stwórca tego wszystkiego. Tak, może jestem taki czy inny, ale mam Boga. I naprawdę uzdrawiające to jest właśnie to, żeby zająć się wreszcie Bogiem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.